Siemanko, witam wszystkich. Widzę znowu kolejne nowe twarze na Kernelu, także kto jeszcze nie był na naszych wydarzeniach, jak zawsze ciepło zachęcam do polubienia naszych sociali, Instagrama, Face'a. Wszelakie nowe wydarzenia pojawiają się tam właśnie. W ogóle ja jestem Mikołaj Marchewa z Kernela. Jakbyście szukali, to możecie do mnie w ten sposób znaleźć na Face'ie. Zapraszamy. Tak jak mówię, ciepło zapraszamy na nasze wydarzenia kolejne, jest ich cała masa i szykuje się ich jeszcze więcej, dlatego dziś ruszamy z rabim i z miłośnikami rabi. Przekazuję głos Oskarowi. Myślę, że jesteście w dobrych rękach, także... Dzięki Mikołaju.
To już oficjalnie. Cześć wszystkim. Wpadłem tu właśnie do Was opowiadać trochę o takim fajnym języku, którym się strasznie już wiele lat temu zakochałem. Właśnie o samym Rubim. Oraz o inicjatywie, którą wystartowaliśmy w tym roku, Miłośników Ruby, która w dużym skrócie, o tym zaraz będę jeszcze trochę więcej mówić, służy temu, aby Wam zmniejszyć próg wejścia w tą technologię. Nie jest to żaden bootcamp, to jest po prostu oddolna inicjatywa samych programistów, którzy chcą mieć jak najwięcej rubistów w swoich strukturach, nie wiem jak to powiedzieć, w swojej community. A na koniec zrobimy sobie jeszcze takie 40-parominutowe demo. Napiszemy apkę, w której będziemy mieć spis różnych piwek, będziemy mogli je sobie oceniać, komentować z kątami użytkowników. Wszystko w mniej niż 45 minut. No ale dobra, nim przejdę dalej, parę słów o mnie. O, problemy techniczne. Co się stało? O nie. O, siema. No, jak widzicie, jestem Oskar, twierdzę, że jestem nerdem. To jest w ogóle za pierwsze kieszonkowe od rodziców. To było programowanie w C i w C++. Potem jakoś szybko poszło. Delphi, PHP, Java. No i finalnie jakby zacząłem pracę dość młodo jako frontend developer. W międzyczasie swojej przygodzie z programowaniem zmieniłem tą pracę kilkukrotnie, znaczy technologię. Właśnie z samego frontendu na PHP, żeby potem jakieś 7 lat temu właśnie przejść na Rubiego. Jestem wielkim fanem gier. Zdecydowanie za dużo czasu spędzam z tą zabawką w ręce. Ostatnio mam też nowe hobby. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy? O, widzę, dobrze. Kto nie kojarzy? Jest taka bardzo fajna karcianka Magic the Gathering. Jest naprawdę świetna, dość skomplikowana, ale to samo daje kupę frajdy. Mocno polecam. Ostatni weekend spędziłem po 10 godzin grając na Mistrzostwach Polski. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. No poza tym właśnie udzielam się w inicjatywie Miłośników Ruby, o której już Wam coś tam zrobiłem, mają zajawkę. No ale najpierw pytanie do Was jeszcze. Czy ktoś z Was miał kiedyś styczność z Rubim? Albo programuje w tym, czy wszyscy zero? Super. Dobra, to jeszcze zawodowo. Prowadzę Nerds Family. Jest to taka firma, taki startup, gdzie tworzymy platformę dla początkujących ludzi, którzy chcą w ogóle wejść w IT, gdzie uczycie się samego programowania, ale też tego, jak się program, ale też tego, jak się pracuje jako programista. No i finalnie wasze dane, które zbieramy w trakcie waszej całej tej przygody, służą wam za wasze CV, czyli nie przebijacie się przez wiele firm, wiele CV-ek przez tłum, tylko po prostu robicie dobrą robotę, dane bronią się same. Ale dobra, tyle. Jak już wspomniałem, lubię Ruby. I no właśnie, stąd powstali sami miłośnicy Ruby po to, aby no właśnie zmniejszyć wam ten próg wejścia w samą tą technologię, wspierać was, ludzi z zajawką, tak żeby to wejście było dość proste. Bo właśnie Ruby ma to do siebie, że w odróżnieniu od Pythona ma troszeczkę bardziej tą stromą, ten cliff wejścia, ale potem daje równie więcej satysfakcji. No i pokazać wam, że jakby samo IT to nie jest tylko React, Python, Java i .NET, są inne też technologie. No i czym one się charakteryzują. No i na koniec, dość istotnym jest, tak programujemy też oczywiście dla zajawki, ale też musimy mieć za coś na chleb. To właśnie, wokół całej inicjatywy mamy już, dopiero zaczynamy z tym, ale już mamy kilka fajnych brandów za sobą. No i chodzi o to, żeby wam ich przybliżyć i dać wam opcję zbudowania już sobie z nimi relacji. No i dobra, pokrótce. To jest jeden z pierwszych brandów, to jest właśnie Visuality. Bardzo fajna firma z Warszawy, bardzo nieformalna. Chłopaki mają biuro z siłownią, a w zimie sobie saunują. Nie saunują, morsują. Mega spoko. NetGuru, nie wiem, pewnie ktoś kojarzy, pewnie nie. Jeden chyba z większych software house'ów w Polsce, jak nie w Europie. Refine, jak ktoś z was lubi automotive, to chłopaki tworzą bardzo fajny soft właśnie dla tej branży. Przystałem też o komersie wokół automotive. 2NIT, świetna firma z Białegostoku, stolicy, ktoś wie czego? Bimbrownictwa.
Serio. I żeglowania. Bardzo fajna, rodzinna atmosfera. Robią też dobry bimber. No i oczywiście Ragnarsson, jeden ze starszych takich firm w samych rejsach. Może o nich kiedyś słyszeliście, Shelly Cloud, jak robicie, mieliście coś do czynienia z DevOpsami. Robili taką bardzo fajną alternatywę do Heroku. Ale dobra, tyle o samych firmach. Dlaczego Ruby? Męczyć z kompilerem, ale no, są też do tego rozwiązania, był bardziej statycznie typowany. Development języka jest bardzo stabilny, bardzo dojrzały, samo API jest strasznie czyste i tworzone z taką myślą, że ma sprawiać fun deweloperom. To jest język tworzony po to, żeby było w nim przyjemnie pisać. Co więcej, jest w pełni obiektowy. Wszystko, co jest w Ruby, jest obiektem. Co daje potem bardzo fajne możliwości, typu nadpisywanie ich, wielu różnych opcji. Co jest też fajnym, albo zależy jak się na to spojrzy, z perspektywy takiego czystego, prostego dewelopera jest dość mało frameworków, wręcz są ich może 4, żeby tak nie skłamać. I co daje tyle spoko, że jak już się jednego nauczycie, szczególnie który zaraz będę mówić i wam pokazywać, no to you're done, jest spoko. Macie naprawdę dużo, dużo opcji fajnej pracy. No i co też jest bardzo fajnym w Rubim, jest strasznie dużo bibliotek, głównie pod development. Tak jak w Pythonie mamy dużo bibliotek głównie pod data science, na tym podobnych matematycznych rzeczy, to w Rubim głównie jest to właśnie web development i tworzenie jakichś produktów. No i właśnie, wspomniałem wam o tych rejsach i o co chodzi. Jest to taki framework właśnie stworzony w Ruby. Wszyscy kojarzą MVC? O co w tym chodzi? Jest to taki framework właśnie oparty o taki bardzo prosty wzorzec, który jest Model View Controller, co zaraz zobaczycie w praktyce, nie chcę was zanudzać samą teorią. Jest to mega proste, bardzo upraszcza samo myślenie o przepływie danych i tego, jak to należy tworzyć. Samo rejsy to jest love of hate relationship, bo mają tą zasadę convention over configuration, czyli jest bardzo dużo takich pewnych założeń wpisanych w sam framework, które jak już zrozumiemy, to potem o nich nie myślimy. Samej konfiguracji w rejsach jest bardzo mało. Zaraz zobaczycie, jak będziemy stworzyć tą aplikację. To ma też swoją tą złą stronę, że jeżeli chcemy zrobić coś skrajnie dziwnego, co nie jest w ogóle założone na rejsy, to czasami trzeba się troszkę nagimnastykować, ale to są naprawdę rzadkie sytuacje. Jest super do zarówno prostych aplikacji, gdzie chcemy sobie coś szybko sprawdzić, jakąś ideę, jakieś MVP stworzyć, sprawdzić jakiś produkt, ale też bardzo płynnie można przejść z nim do robienia większych rzeczy, co zaraz zobaczycie. Jest bardzo konfigurowalny na tej zasadzie. W Nerds Family mamy taki przykład, że startowaliśmy z taką jedną apką, w której widoki i cała logika była po stronie aplikacji. Po chwili stwierdziliśmy, że same widoki w rejsach to nam nie wystarczają, więc dodaliśmy szybko do tego Reacta, samego osadzonego w aplikacji i co działa pięknie. A tym samym bardzo łatwo możemy teraz tego Reacta wyciągnąć jako osobną aplikację i rejsy zrobić jako same czyste API. Kilka komentarzy w kodzie i gotowe. No i dla kogo to jest? Tak? Zdecydowanie, jeżeli cenicie sobie taki komfort pracy, taki elegancki kod, bardzo czytelny, to jest na pewno to. Jeżeli lubicie pracę startupami, nie ma co się oszukiwać, większość jednak firm i produktów, jakie będziecie tworzyć w tej technologii, to są właśnie startupy. To ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli lubicie mieć pole do popisu i się wykazać, to jest to naprawdę fajna technologia. Bardzo łatwo jest dostać wtedy pracę w Stanach czy właśnie w Europie na zasadzie pensji i naprawdę fajnych jakichś udziałów w firmie, które potem można skeszować, co już ja przez swojej historii miałem raz. No i teraz drugi, gdybym nie odszedł, to bym za 2 lata jakieś 4 miliony dolców z tego wyłapał. No ale tak się złożyło. No jeżeli widzicie się jako tech founder, macie taki troszkę dryg startupowy i chcielibyście sobie popróbować właśnie robić jakieś produkty, to jest to też świetne.
No i nie ma dużo frameworków, co już wiemy. I najważniejsze, cenicie sobie społeczność, taką zdrową, bardzo przyjemną społeczność, bo mamy taką zasadę i sorka, to jest jedyny slajd na białym tle, jaki mam. Mats is nice and so we are nice. Mats to jest twórca języka Ruby. Jest to zasada, która obowiązuje na wszystkich konferencjach, meetupach. Twórca języka jest miły, my też jesteśmy. Ej, to serio działa. Kilku z nas, tutaj widzę na scenie, już było na Krugu. Było spoko? O. No dobra, mówiłem wam troszkę o tych apkach, że można zrobić i małe, i duże. Parę przykładów. Na przykład, to też jest w ogóle takim fun faktem, ale to może to o tym zaraz. Kod w Rubim, można też pisać kod do samych sterowników, browarów i sake, co jest właśnie fun faktem. W Japonii Ruby używa się kompletnie inaczej niż w Europie i Stanach. My po naszej stronie mamy bardziej właśnie web development i tak dalej. Z kolei tam mają bardzo mocne embedded i właśnie rozwijanie wiele browarów, chociażby nawet Asahi, jak dobrze kojarzę, w Japonii jest oparty o Ruby. Co też ciekawe, Japonia jest bardzo dumna z tego, że jest krajem, z którego Ruby pochodzi i mają swój własny fundusz do sponsorowania wszelkich inicjatyw Ruby i dolnych jakichś społeczności. Innym z takich przykładów jest na przykład Twitter. Teraz część komponentów jest już wydzielonych z samych rejsów, ale oryginalnie powstawał w rejsach. Ten serwis chyba nie muszę nikomu przedstawiać. GitHub, co też ciekawe. GitHub od rejsów bodajże 2, chociaż to się chyba parę lat temu zmieniło, już są na rejsach 3, ale stworzyli swój własny fork do swoich potrzeb. I do tej pory GitHub w większości jest oparty właśnie o rejsy. Co też jest ciekawe. W Rubim samym jest bardzo mocno obecne metaprogramowanie. To, co widzicie teraz na slajdach, to jest fragment DSL-a, czyli taki Domain Specific Language, dla jednego z klientów, który miał potrzebę szybkiego tworzenia wielkiej ilości ankiet, dużego ruchu, bo na przykład sprawdzali odbiór nowych produktów Pepsi, jakichś chipsów, wiele, wiele brandów, które każdy z was na pewno zna. No i właśnie był potrzebny jakiś język, który mogli będą sobie to szybko stworzyć, ale też osoby nietechniczne. To, co widzicie, to jest właśnie, wszystko to są metody w Rubim, które my sobie potem w tle tłumaczyliśmy odpowiedni kod, z tego wyciągaliśmy różne rzeczy. Bardzo przyjemnie się to tworzyło, aczkolwiek no to już jest takie bardziej rzadsze wykorzystanie. Jednym z takich też z moich doświadczeń, obsługa wniosków do linii lotniczych. W jednej z moich poprzednich firm, w której pracowałem, była taka potrzeba, że był dział 50-60 osób, które zajmowało się wyłącznie wysyłką. To właśnie pro tip. Jak wam się kiedyś spóźni lot, do tej pory pamiętam, EC261, taka dyrektywa unijna, i ona mówi, że chyba po 3 godzinach, jak wam się spóźni lot, macie chyba tam 250 euro, coś takiego już trochę nie pamiętam. Pamiętajcie. No i była właśnie taki dział całych tych osób, które się tym zajmowały. No i to była taka bardzo niemiła dla nich praca. Bardzo żmudna, bardzo niefajna. No i bardzo prosto w Rubim, z czystym Rubim, bez rejsów, bez HTTP, stworzyliśmy strasznie skalowalne aplikacje do obsługi tych wniosków, wysyłania różnymi kanałami, czy to mailami, czy skraperami i tak dalej. No, ale w skrócie, jeszcze ile można się na tym zarobić? Tak. Podobnie, prawdopodobnie tyle samo, ile w innych językach, bo faktem jest, że na dobrą sprawę, na pewnym etapie z każdych języków programowania zarabia się mniej więcej tyle samo. No jednakże ten próg wejścia i stawek dla rejsów jest troszeczkę inny. Przykład. Średni taki junior około 5, nawet do 9 tysięcy, chociaż naszym rekordem jest ziomeczek, który został na początku 14 tysięcy. Mid jakieś 9, 16, 17, senior powiedzmy te 16, 30 i prosty. Złotych. Dziękuję, Dominiku. Zawsze ten sam błąd, widzisz? No i jakby później sky jest w sumie the limit od 30, 60 plus, licząc jeszcze udziały, różne opcje i tak dalej. No i w dużym skrócie, tak? Co sobie cenię w tych paru latach pracy w Ruby, też jak wspominałem, pracowałem trochę jako frontend, pracowałem trochę w PHP-ie,
też miałem trochę do czynienia z taką bardziej korporacyjną Javą w banku, to jednak większość firm to są startupy i to jest bardzo moje indywidualne, nie lubię pracy w korporacjach. Jednak ten ogarniający wszech chaos, w którym można się odnaleźć i go trochę ociosać na swoją modłę, jest naprawdę bardzo spoko. Jest od samego początku bardzo duży nacisk położony na samotestowanie kodu i to daje ten fajny komfort, że nie musimy nikomu nigdy tłumaczyć, dlaczego piszemy testy, a co więcej, w Rejsach, w Ruby bardzo fajnie się te testy pisze. Od samych unitów po system speki oparty na Selenium, co naprawdę fajnie, szczególnie już w tych nowszych wersjach Rejsów, naprawdę bardzo fajnie działa. Większość aplikacji, przez to, że Rejsy są takie, jakie są, większość tych aplikacji nie jest jakoś strasznie ogromna, a gdy się już robi ogromna, to właśnie bardzo łatwo ją wyekstrahować, bardzo łatwo je podzielić. Mamy różnego rodzaju takie rozwiązania jak Engine, które możemy wyciągnąć właśnie część aplikacji rejsową, zamontować w innej aplikacji rejsowej. Bardzo fajnie. No i co najważniejsze, tak? Ta społeczność. Naprawdę tak przyjemnej społeczności nigdy nie spotkałem. Szczególnie, że jesteśmy... O, przepraszam, drugi slajd na białym tle. Szczególnie tutaj w Krakowie mamy naszego kruga, który jakby na całej polskiej scenie jest jednym z bardziej takich prężnie działających lokalnych meetupów wokół tego. Mamy też wersję właśnie... napsułem. Mamy też wersję właśnie poznańską, warszawską i dolnośląską. No i kilka międzynarodowych konferencji, takich większych, które są fajne pod kątem i organizacji. Z reguły właśnie te organizacje rubiowe no mają taki troszkę inny poziom, czy to pod kątem prelegentów, czy pod kątem samej organizacji. Czy to właśnie Brighton Ruby, szczególnie RaceCon, Euruko, świetna, teraz będzie w Helsinkach 16 października, bardzo polecam. No i co? Może jakoś specjalnie nie przedłużając, chyba, że ktoś mają teraz jakieś pytania są? Super. To ja bym dalej nie przedłużał i pokodowalibyśmy sobie. Na slajdach nie chciałem rzucać jakoś specjalnie kodu, czy pokazywać wam jakiś struktur. Zanudzilibyśmy się, więc zrobimy to sobie w tle, zrobimy to sobie w praktyce. Tylko jest jedna właśnie rzecz. Ja to robię dla was, więc jakby w międzyczasie pojawiały się jakieś pytania, czego byście do końca nie zrozumieli, to proszę od razu pytać. Będę starać się wyłapywać rączki w górę. I co? Zerknę jeszcze, nim przejdę, tylko zerknę jeszcze sobie na live'a. No i spoko. Dobra. Przejdźmy może do samego demo. Mirror. To wszystko ładnie widać. Jest to dla was czytelne, czy powiększyć? A dacie radę siąść bliżej? Jest lepiej? Dobra. Co tu mam przygotowane, to co widzicie, to jest taki najprostszy, dzięki, to jest taki właśnie najprostszy, czysty szkielet zwykło rejsowej apki. Oprowadzę was troszkę po tym. Jak wspomniałem wam wcześniej, mamy dużo jakichś różnych bibliotek, które są bardzo przydatne w tym, co takiej codziennej pracy. I to jest właśnie, i tym u nas zajmuje się Bundler. Jeden plik file, gdzie definiujemy nazwę, to jest po prostu nazwa repo na GitHubie różnych mniejszych prostych bibliotek. To, co tu widzicie, to jest praktycznie czysto zaczęta aplikacja bez żadnej jakiejś większej magii. Następnie kolejną ważną rzeczą, którą chciałem was oprowadzić, to jest folder app, właśnie kontroler, samego MVC właśnie, Model View Controller. Sam kontroler w takiej typowej rejsowej aplikacji służy jako taki policjant ordynujący ruchem. Przyjmuje request, zbiera dane, wyświetla widok. Właśnie, modele. Zaraz, na razie ich tu żadnych nie mamy, zaraz się pojawią.
No ale same te modele i Active Record, który stoi na rejsach, jest w rejsach, bardzo popularny, służy do samego odczytu operacji danych i tabelach. Teraz wszystko zobaczycie w praktyce. No i widoki w takim typowym właśnie języku templatkowym ERB, standardowym dla rejsów. No ale dobra, mówiłem wam na początku, że stworzymy sobie aplikację, która pozwoli nam oceniać piwka. No i w rejsach jest coś takiego, może tutaj to pokażę, to będzie lepiej. O. W rejsach jest coś takiego fajnego. Większość, o, dobrze mówisz. Teraz? Jeszcze? Wow. No to teraz musielibyście zobaczyć, jak to wygląda teraz po mojej stronie. Tak, na samym początku wpisałem coś w rodzaju race, new, ruby, demo i tu podałem mu kilka flag. To wam może je pokażę. Ale żeby wam tego właśnie wszystkiego oszczędzić i tak dalej, to już sobie wcześniej to zrobiłem. Możemy bardzo, bardzo wiele rzeczy wyłączyć, włączyć, ustawić. Jak na przykład mailer, samo wysyłanie maili, action mailbox. To jest o tyle fajne, jak niektóre CRM-y mają taką fajną funkcjonalność, która pozwala nam połączyć jakby rekord w bazie z mailem, który przychodzi. No i to jest tutaj za darmo. Action Text, jeden z bardziej niezrozumianych feature'ków w rejsach, jest to taki what you see, what you get editor, dostępny z palca, czyli po prostu to, co sobie piszemy, ten edytor taki nam to od razu formatuje. Active Record to jest właśnie do zarządzania danymi i odczytywaniem bazy. Active Job, nic innego jak kolejki, background workery. Czy Action Cable do obsługi soketów. Czyli właśnie nawet stworzenie takiego bardzo prostego systemu, znaczy prostego, czy nie prostego, systemu notyfikacji, jakiegoś czata, cokolwiek, jest naprawdę bardzo, bardzo proste. To jest kilka godzin, 2-3 godziny roboty i jest naprawdę fajnie działający produkcyjnie już system, który możemy sobie użyć. Ale dobra. Przejdźmy sobie do stworzenia najpierw naszego pierwszego, tak? Tak, a ja mam głupie pytanie, bo tam był Active Job. Mówiłeś, że to jest jakiś system do kolejek, tak? Tak, to jest ich wrapper na Sidekicka. A, bo chciałem właśnie o Sidekicka zapytać, bo zawsze widziałem w rejestrach Sidekicka. Okay. Tak, to jest dokładnie, tylko najczęściej jest ten problem, że to daje ten spójny interfejs na te różne biblioteki. Fun fact, na dobrą sprawę z tego Active Joba tak produkcyjnie nie spotkałem, żeby się korzystało z tego powodu, że jak już produkcyjnie używamy kolejek, to chcemy je trochę bardziej zmodyfikować, użyć niektórych feature'ów, które Active Job, specyficznych feature'ów dla Sidekicka, który Active Job tak po prostu siebie nie obsługuje. No dobra. Stwórzmy sobie nasz model. W rejsy mamy coś takiego jak generatory, scaffoldy. Generate scaffold. To jest nic innego jak zestaw takich właśnie prostych narzędzi do stworzenia nam całego takiego boilerplate'u, abyśmy nie musieli wszystkiego klepać z palca. No i właśnie conversion over configuration. Działa to bardzo, bardzo spoko. Też bardzo wiele rzeczy możemy sobie tutaj poustawiać, typu czy chcemy jakieś style sheety, jak chcemy poustawiać bazę na tym, sporo jakichś takich mniejszych, większych rzeczy, które są na chwilę obecną kompletnie nieistotne. No ale słuchajmy sobie. Tak jak widzimy tutaj, jest race generator scaffold i możemy podać jakieś pola. Zrobimy tak teraz, stworzymy sobie model beer. Tutaj on zawsze, właśnie convention, on zawsze musi być w liczbie pojedynczej. Stwórzmy sobie jakiś tytuł tego piwa. Przez to, że to jest string i to jest jakby standardowy typ, nie muszę tutaj go podawać. Jakiś description. I powiedzmy, że rating, który będzie integerem. Odpalmy. No i rejsy nam w tej chwili wygenerowały multum rzeczy. To, co tutaj widać, to jest właśnie migracja, o tym zaraz. Model, trochę testów, kontroler i tak dalej. Zaraz po tym wszystko przejdziemy. Ale dobra, najpierw zobaczmy sobie tą migrację. Te migracje to jest nic innego, jak
taka abstrakcja na to, aby móc w bardzo przyjemny sposób modyfikować strukturę bazy danych. Dodawać kolumny, usuwać kolumny, ustawiać ich standardowe wartości. I tak jak na przykład tutaj możemy też ustawić sobie jakieś constrainy. Mamy rating i powiedzmy, że nie chcemy, aby on był nigdy nulem oraz żeby jego defaultowa wartość wynosiła 1. Załóżmy, że tutaj dodamy jedną taką flagę, którą jeszcze pokażę fajnego. No i możemy taką migrację sobie po prostu puścić i mamy ją stworzoną. I teraz u podstaw tutaj widzimy, co rejsy nam już stworzyły. To jest po prostu obraz naszej struktury bazy danych, który potem możemy sobie w rejsach odczytywać i używać. No ale dobra, ustawiłem na ten description null false i to mi się trochę nie podoba. Chciałbym to teraz zmienić. Jest to równie bardzo proste do zrobienia. No, większość z was kojarzy komendę rollback, że łatwo to sobie cofnąć, wrócić do... Wrócić do naszej migracji i to po prostu usunąć. I odpalić jeszcze raz. Mam pytanie, a na jakiej bazie danych to się wykonuje? Teraz na Postgresie. A to skąd ten Postgres się wziął? Przy samym... Jak tworzyłem mapkę, mam do wyboru wiele różnych systemów bazodanowych. Mogę to zrobić albo na MySQL, albo na Postgresie, na Mongo. Tego jest sporo. Dobre w ogóle pytanie, dzięki. Bo właśnie w rejsach, najczęściej w różnych frameworkach po prostu popularny jest MySQL. Chyba Mongo już na szczęście nie tak bardzo. Ale w rejsach jednak ten Postgres jest taką standardową bazą. Często też dla samego scaffoldu używa się SQLite'a, który jest taką bazą bardziej prostszą i przyjemniejszą, bo sam Postgres w konfiguracji może sprawiać troszeczkę problemów i to widzimy po swoich kursantach, że najczęściej jak mają problem z ustawieniem samego środowiska, to najczęściej jest to ten Postgres, ale to jest nic takiego strasznego. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Stworzyliśmy, teraz puściliśmy tą migrację. Zobaczmy sobie dalej, co wygenerowaliśmy. Mamy ten model. Jak wam wspominałem, ten model jest niczym innym jak takim najprostszym właśnie uchwytem na dane, na obraz naszej bazy. Jak widzicie, liczba pojedyncza, a z kolei jak sobie teraz przejdę na schemę, tutaj widać w linii 18 liczba mnoga. I to jest o tyle istotne, że jak to już znamy, to już mamy, nie wiem, 1/4 konwencji rejsowych z głowy i jesteśmy w domu, bo to się teraz będzie przewijać. Jak już mamy sam model, wczajmy sobie jeszcze kontroler. I tutaj się właśnie już troszeczkę dzieje, o tym was oprowadzę. To, co tutaj widzicie, ten kod, to jest najprostsza klasa w samym Rubim. Ta różnica od Pythona jest że tym, że mamy endy, kończymy te bloki. Nie ma nawiasów. Są nawiasy. I to też jest takie trochę love-hate relationship. Ma. Można je pominąć. Serio. I niektórzy to lubią, niektórzy nie. No ale dobra. Wszyscy kojarzą mniej więcej REST. O co z tym chodzi? REST to jest taki standard, jak powinny wyglądać resursy, endpointy, jaką powinny mieć strukturę. I to rejsy mają out of the box i natywnie tego używają. Więc taki mamy indeks. Zaraz zobaczycie, to jest taki główny punkt, gdzie mamy wszystkie nasze zasoby wylistowane. Show, czyli tutaj jak nawet po tych komentarzach, to jest widok pojedynczego piwka. Tutaj możemy stworzyć nowe piwko, tutaj jakieś zedytować, stworzyć nowe, widok właśnie get, czyli wyświetlić formularz stworzenia nowego piwka. Tu możemy je już samo stworzyć, zaktualizować, usunąć. I to jest, o tym zaraz będziemy jeszcze wam mówić, to whitelistowanie parametrów, żebyśmy wiedzieli, co nam może przyjść z widoku, aby zakładając, że mamy użytkownika, który ma flagę admin, ale pole jakby to na tą flagę nie jest dostępne na widoku, to jakbyś jakiś zręczny haker mógłby nam wejść i ustawić w formularzu takie pole o nazwie admin, jakby nam je przesłać i ustawić, zostać sam adminem. To jest zabezpieczenie na to. No ale dobra, pokazałem wam już, żeby oprowadziłem wam troszeczkę po tym kodzie. Zobaczmy w końcu tą aplikację. Tak.
Zaraz ci pokażę, jak to dokładnie działa na samym widoku, ale w dużej mierze, jak tutaj mamy, to jest ten redirect to, to rejsy same już wiedzą, jak przekażesz mu instancję obiektu w ten sposób, to one wiedzą, że chcesz się odwołać do widoku show. O, tu jest też fajny przykład, wywołanie do samego indeksu. To będzie tutaj fajnie widać, jak wam pokażę race routes. O, czekajcie, trochę zmniejszę. O, może lepiej to wygląda. Czyli właśnie mamy nasze piwka, to jest get, burst index, create i tak dalej. No i rejsy same sobie to właśnie zaraz ogarniają. Jeszcze powiększę, ok. No ale dobra, odpalmy sobie nasz serwer. No i nam ruszył na porcie localhost 3000. Mamy naszą łapkę, no ale wygenerowaliśmy sobie piwka, a nie widzimy piwek, tylko widzimy jakiś landing od nich. Jak to możemy teraz zrobić? No i właśnie jest taki jeden plik w rejsach, który odpowiada za wszystkie z polskiego, takie dziwne słowo, marszruty, czyli zwykłe routesy, jak przekierować ruch z jakiegoś endpointa, jakiegoś URL-a na jakiś konkretny kontroler. Oni nam tu mówią, że mamy ruty resource piwka, beers, i to możemy sobie odwołać w ten sposób. No i mamy nasze piwka. Możemy sobie teraz łatwo stworzyć. Dajmy tu jakiś rating. No i mamy. Mamy je wylistowane. No ale teraz chcielibyśmy zrobić, żeby jak włączymy nasz localhost, żeby to się tu pojawiło. Może ja sobie włączę białe tło edytora? Nie? Jest OK? Dobra. Tak. A skąd się tam jakiś HTML wziął? No bo... Który HTML? W sensie, że jak weszłeś tam na te piwka, tak? Tak. To a, mamy... piwka. Wszedłeś. Ten? To mamy tutaj jakiś HTML, jakieś linki i tak dalej. Skąd się to wzięło? Oczywiście. Dobre pytanie. To się wzięło stąd. Jak puściłem scaffold, to poza tym właśnie, że nam stworzył ten resource beers, scaffoldował nam kontroler, to potworzył nam wszystkie widoki z polami, które ja mu zadeklarowałem na tym początku. Dużo rzeczy jest już od razu z głowy. Tak samo jak właśnie specki czy CSS-y dla samych piwek, ale też ogólne CSS-y, przez to, że użyłem to scaffoldów, to rejsy od razu nam dołożyły CSS-y do scaffoldów, żeby ta aplikacja od razu jakoś tam wyglądała. Ale dobra, lećmy dalej. Więc chcemy teraz sobie to przełączyć, żeby był na rucie. Jest to bardzo prosto do zrobienia. Pokazujemy prostą komendę root, do jakiego zasobu i na jaką akcję. W naszym wypadku, tak jak tu wam pokazywałem, mamy ten indeks. I to jest właśnie ten zapis. Nazwa kontrolera w liczbie mnogiej i nazwa akcji. Konwencja. I teraz jak sobie cofnę tutaj, to już mamy w ten sposób. No ale dobra, jeszcze jedna rzecz. Tworzymy sobie te piwka. Jak sobie teraz kliknę tutaj create, to stworzyliśmy takie piwko, które jakby nie ma tytułu i opisu, co nie jest fajne. Chcielibyśmy teraz to zmienić. No i w takiej właśnie typowej rejsowej aplikacji to wszystko robi się na modelu, jako takim pojedynczym miejscu, gdzie mamy wszystkie te walidacje. I jak ja się, jak przyszedłem z PHP 6-7 lat temu w to, to pamiętam, jak to wszystko musiałem klepać ręcznie. Tak za każdym razem. I to było dla mnie bardzo wielkie objawienie, jak mogłem sobie przyjść, zrobić coś takiego, validates title description i ustawić mu presence na przykład. Tych walidatorów jest dość sporo, nie będziemy wszystkich tutaj przerabiać, ale możecie zwalidować wszystko naprawdę w bardzo taki prosty, przyjemny sposób, niczym się tu nie martwić. Jak to teraz wygląda dla takiego typowego użytkownika? Spróbujmy sobie teraz to piwko zaktualizować. Bang, nie działa. No i dobra. Co teraz? Mamy już dodawanie tych naszych, tak? To pole było z nulem,
ale je wcześniej, jest pytanie na live'ie. Dlaczego zezwoliło na stworzenie z opisem pustym? Nie było przypadkiem to pole bez nula? No właśnie, to pole było z nulem, ale je cofnąłem tym rollbackiem, czyli rejsy cofnęły całą tą operację migracji, odwróciło ją, ja następnie zedytowałem tą migrację i puściłem ponownie, więc w ten sposób. No ale dobra, mamy już nasz zasób piwek, no i chcielibyśmy teraz wiedzieć, kto te nam dodaje te rekordy i mieć jakieś podstawowe konta użytkowników. Wspomniałem wam, że jest dużo bibliotek, która robi wiele takich rzeczy za nas. Pokażę wam jedną z najbardziej popularnych bibliotek do autentykacji. To się nazywa Device. I jest to, no serio, chyba w większości projektów, szczególnie takich z użytkownikami do użycia. Przeskroluję się przez to wam tak mniej więcej powoli, abyście mogli mniej więcej wyłapać, jak wygląda taka typowa, to jest bardzo fajna właśnie dokumentacja typowego gema do rejsów. No i zrobiłem właśnie taki getting started i wszystko polega jak kopiowanie kraka kiedyś do gierek. Coś zaznacz, gdzieś wklej i gotowe. No i nam mówi, że do naszego gemfajla musimy wkleić coś takiego. Przejdźmy więc do naszego gemfajla. Przejdźmy do naszego gemfajla. Dodałem taką bibliotekę. No i następnie, co muszę zrobić, to zestartować sam ten serwer, odpalić bundlera, aby on nam zaciągnął to, co potrzebujemy. No i wróćmy do tej konfiguracji. Kolejną komendą, jakby raise device install. Raise generate device install. To G to jest skrót od generate, żeby tego za każdym razem w pełni nie pisać. No i nam już coś poszło. Rejsy nam właśnie stworzyły sam plik konfiguracyjny device'a. On ze standardu jest tak zrobiony, że w większości przypadków nie trzeba nic tam w większości ruszać. No i translacje. Co też jest w ogóle ciekawe, tworzenie multijęzykowych aplikacji w rejsach jest turbo przyjemne i no, bardzo fajnie działa. Tak? Co to znaczy multijęzykowe aplikacje? Internationalization, nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć. To wiele języków programowania? Nie, wiele języków. A możesz mieć aplikację, Dominiku, po angielsku, po niemiecku i pozwolić użytkownikowi szybko ten interfejs sobie przełączyć, to tutaj obsługa tego jest zrobiona out of the box. Dobra, kolejne rzeczy tutaj przekopiowuję z tego, co nam mówi instrukcja do developmentu. Muszę wrzucić taki zapis, który nam ustawia standardowe parametry do maili wychodzących na środowisku deweloperskim. Taki plik konfiguracyjny mamy dla każdego środowiska, czy to produkcji, czy testów. Co tu dalej było? No i ustawienie routa to już mamy zrobione, to już mamy w większości zrobione, tego nie musimy. Przejdźmy dalej do dokumentacji, co tu trzeba dalej zrobić. No i ostatnia rzecz, to właśnie musimy wygenerować sam model. Jest to też bardzo o tyle przyjemne, no pokażę, jak to działa. Raise generate device user. To nam tworzy od razu właśnie migrację tworzenia wszystkich użytkowników. Teraz ją pokażę, model, specki. No i do naszych rootów dodaję taki mały zapis, który ustawia nam wszystkie ścieżki, które są potrzebne dla użytkownika, żeby ten mógł się zalogować, przypomnieć sobie hasło, usunąć konto, wylogować się, wiele, wiele magii. No ale dobra, przejdźmy do naszej migracji. Device, users. Czyli nasza migracja stworzona przez device'a tworzy kilka tych podstawowych pól. Właśnie e-mail, hasło, które od razu jest zakryptowane. Mamy też do ustawienia kilka dodatkowych modułów, które... model user. Które możemy sobie łatwo włączać i wyłączać tutaj.
W standardzie mamy właśnie opcję rejestracji, logowania, odzyskiwania konta, zapamiętania sesji użytkownika i jego walidacji. Innym z takich fajniejszych rzeczy możemy sobie śledzić, kiedy nasz użytkownik się zalogował, ile tych razy się wylogował, potwierdzanie konta użytkownika jego e-mailem, czy blokowanie konta przy jakiejś ilości n prób, które możemy sobie ustawić w przypadku czy to właśnie nieprawidłowych logowań, czy no, to jasne. No ale dobra, jak stworzyliśmy migrację, to należy ją puścić. Co nam właśnie stworzy całą tą kolumnę, tabelę i wszystkie odpowiednie dane. No i teraz jedyne, co nam zostało, wróćmy jeszcze na chwilę do tej dokumentacji, to jakoś tego użyć, bo mamy już system autentykacji, ale nasi użytkownicy z niego nie mogą teraz skorzystać. No i tutaj właśnie wychodzą callbacki. Są takie metodki, tak tu widzicie, które pozwalają na pewną rzecz wykonać przed czymś. No i znowu, konwencja. Jeżeli nazwaliśmy sobie model user, to w aplikacji będziemy mieć wszędzie current user. Jakbyśmy nazwali model student, będziemy mieć current student i wszędzie indziej tak samo. Przed naszej aplikacji mamy takich modeli device'owych 3, jeden nam dodatkowy dochodzi i zarządzanie tym jest naprawdę przyjemne i proste. Nie wymaga jakoś specjalnie od nas effortu. No ale dobra, zacznijmy sobie tego używać. Wejdźmy sobie do naszego beer controller i tutaj ustawimy sobie coś takiego. Before action authenticate ticket user i możemy mu ustawić, jak tu widzicie, na only. My zrobimy to w drugą stronę, except. Kiedy nie chcemy, aby nasz użytkownik musiał się zalogować i to będzie na akcji index i tak? A w której kolejności te before'y się wykonają? Jest dobre pytanie, w tej, której jest zadeklarowana. Ale tak się teraz zastanawiam, że nie wiem, czy bym dał sobie to teraz palca uciąć. No. Dobra. Przerwa techniczna. Wielka litera. Masz na myśli linię siódmą na przykład. Czy to, czy user jest z małej, czy z dużej litery jest ważne? Tak. Okej. Okay. Tu w tym wypadku tak. Mówi się w rejsach właśnie albo zaczynamy z wielkiej litery, jakiś moduł, klasę, tak jak to właśnie jest beer, który jest normalną klasą. Ale metody, wszystko inne powinno być z małej. Nazwy zmiennych też powinny być z małej. No ale dobra, sprawdźmy, czy to działa. Mamy nasze piwa. O, nie działa. Z reguły lepiej będzie działać, jak serwer będzie działać. Mamy nasze piwa, mamy widok show, indeks działa, mamy show, działa, ale jeżeli chcemy sobie dodać nowe piwo, to musimy się zalogować. Zarejestrujmy się zatem. Widać wszystko, nie trzeba tego powiększyć trochę? Mówcie. Dobra. Mocne hasło. No i już założyłem konto. Jestem na widoku tworzenia piwka. Mogę je sobie zapisać. Nie mogę. Muszę je stworzyć. No i dobra. No i teraz mamy już tego użytkownika. No ale tworząc to piwko, no nie wiemy dalej, kto to zrobił. No i teraz trzeba to dodać. Dodajmy. Nie potrzebuję do tego zamykać serwera, więc zrobię to tutaj. Nie wiem, czy widać wszystko, jak piszę? Widać chyba. Powiększyć? No to super. To zróbmy sobie, tak jak pokazałem już wam generator do migracji.
Pokazałem wam generator, nie, nie pokazywałem generatora do migracji, pokazałem wam generator do scaffoldu i teraz wam pokażę generator do migracji. Race, generate, migration, add users to beers, user, references. Liczba pojedyncza i references to jest magiczne słówko, które nam ustawi relację bazodanową. Zobaczycie, jak to w praktyce będzie wyglądać. Mamy tą migrację i o co chodzi? Stwórz referencję do tabeli piwka z tabelą z rekordem user. Nie może być pusta. No i ustaw od razu foreign keya, tak? Ja mam pytanie, a skąd Rails wie, w jakiej kolejności te migracje wykonywać? W jaki sposób to jest zaznaczone? Super pytanie. O, to jest naprawdę bardzo dobre pytanie, dzięki. Jest coś takiego, jak sobie tutaj tylko wyłączamy zbędne rzeczy, żeby to było lepiej widać. Mamy nasze migracje, tutaj jest taki ciąg. To jest nic innego jak timestamp. I teraz Railsy mają w bazie danych taką tabelę schema migrations i tam sobie trzymają, które migracje były odpalone, a które nie. Ale żeby też wiedzieć, z jakiej wersji, na jakiej wersji jest nasza schema, to ta wersja jest podzielona, powielona tutaj. Więc wiedząc, jaka jest wersja, wiedząc, jakie jest wersja schemy, wiedząc, jakie mamy migracje w bazie, Railsy sobie wiedzą, dobra, które migracje musimy odpalić i w jakiej kolejności, po tym timestampie. Okej, okay, to jeszcze follow-up. To w takim razie, jeśli dwie osoby nas wrzucą do projektu migracje, które mogą ze sobą kolidować, to Rails nie ma możliwości automatycznie sobie z tym poradzić, tak? Musieliby to zrobić dokładnie w tej samej sekundzie. Nie mówię w tej samej sekundzie, nie mówię o timestampie, tylko na przykład modyfikują tą samą tabelę w taki sposób, że to jest niekompatybilne ze sobą. Może się to zdarzyć, są takie rzadkie przypadki, ale tak jak zaraz pokażę ci na tym przykładzie, gdzie tu mamy o naszego użytkownika. W Railsach mamy dwie opcje. Możemy użyć change, co w linii drugiej widzicie i wtedy oddajemy Railsom to, że dobra, tak sobie stwórz, tak sobie zrollbackuj, ale mamy też opcje bardziej zaawansowane, gdzie możemy mu powiedzieć, że jak robisz tą migrację w górę, to zrób to i to, ale jak ją rollbackujesz, na przykład tego i tego nie rób. Albo to, że ta migracja w ogóle nie jest do rollbacku. Dobra, mamy tą migrację, zerknę sobie jeszcze tylko na czat. A jak dodać opcję włączenia, wyłączenia widoku hasła? To jest bardziej chyba jakiś, to jest pytanie z online, właśnie z czatu. Wydaje mi się, że to jest bardziej już jakiś frontendowy numer. Nie słyszę. To pytanie, czy będzie jakieś reverse property, czy coś w tym stylu, żeby, no jeżeli dodajemy użytkowników do biwa, czy tam na obrót, bo nie widzę do końca, to będzie, jak dostaniemy biwę dla użytkownika? O. Nie dosłyszałem i chyba też nie zrozumiałem do końca pytania. W sensie, no zostanie dodane referencje, zostanie dodane kolumny, nie? Na przykład tak. Tam w biwie user ID na przykład, tak. Nie? Do niego, no a po stronie aplikacji, czy tutaj zostanie do biwa dodane jako po prostu field do modelu? Model nie ma na sobie samego fielda. To będzie dodane bezpośrednio do schemy. I Rails już po samej schemie będą wiedzieć, bo przez to, że jest ten active record, Rails już po samej schemie będą wiedzieć, jakie są mniej więcej pola, znaczy nie jakie mniej więcej, jakie są pola na tym zasobie. Okej, to w biwie będzie dostępny użytkownik, tak, na przykład? Tak. Zaraz zobaczymy to w praktyce. Dobra, puśćmy sobie tą migrację. I ona nam nie przejdzie. Z jednego bardzo prostego powodu, bo to rozwinę. O, Railsy nam mówią, że w kolumnie user ID w relacji piwek posiada nulowe wartości. I teraz w takim produkcyjnym systemie, jakby, gdzie już mamy ilość tam użytkowników, mamy wiele różnych opcji, żeby sobie z tym poradzić. Trzeba albo tego nula na razie zrzucić, albo możemy w samej migracji ustawić jakiegoś SQL-a, co to znaczy nie jest polecane,
który nam przypisze jakiegoś standardowego użytkownika, ale tutaj na potrzeby dema pokażę wam coś innego. Jak każdy framework w dzisiejszych czasach, Rails'y mają swoją konsolę, która bardzo fajnie działa. No i mamy tu na przykład nasze piwka. Beer count. Mamy 3 piwa. Usuńmy je sobie. No i mamy potwierdzenie. I teraz, jak puszczę naszą migrację, mamy dodane. No i jeżeli teraz wrócę sobie do konsoli i zrobię sobie beer new, to właśnie follow-up do twojego pytania, to tutaj zobaczymy, że od razu jest widoczny user ID. Nie wiem, czy to widać. Widać. I Rails już to sobie same właśnie ogarniają. Jest jedna rzecz, którą musimy pamiętać, to zrobimy już w tej chwili. Jak mamy nasze piwa, to musimy im powiedzieć, tak? Czy ja dobrze zrozumiałem, że w takim razie podczas migrowania danych mieliśmy problem o to, że no, user ID byłoby nulem, ale przy tworzeniu nowego rekordu beer user ID może być nulem? Nie dodałem wtedy. Czy ten rekord się jeszcze nie zapisał? Nie. Nie dodałem mu czegoś takiego. To jest właśnie to, co jest następnym krokiem, aby ten model, bo sam model wie, że jest takie pole w bazie, ale nie wie do końca, jak sobie z nim poradzić. A same migracje to już sprawdzają, że jest takie pole, które jest typowym nulem. Czyli jak zrobię mu belongs tu teraz na beer, to teraz to już nie powinno przejść. Tak, belongs to user. I to jest właśnie dobry pair programming, Arturze, dziękuję. No, kolejną rzeczą jeszcze, jaką chcemy... Tak? Mam pytanie takie, bo powiedziałeś, że w migracji nie jest polecane pisanie SQL-a, tak? A no, to, co tutaj zaproponowałeś z tą konsolą, żeby wejść i usunąć te poprzednie rekordy, będziesz musiał przekazać też innym członkom teamu, żeby to zrobili, tak? Jeżeli mają jakieś dane w bazie danych. Nie, właśnie, jeżeli miałbym produkcyjny system, to nie stawiałbym wtedy tamtego nula, albo użyłbym do tego troszkę innej abstrakcji. Jest coś jak data migrations, które działają trochę w boku, ale z tym używaniem właśnie SQL nie jest jeszcze taką tragedią, bo największym problemem w migracji jest to, że jeżeli migracje będą świadome naszych klas, naszych klas w systemie, czy jakichś modeli, to może się potem okazać tak, że z wiekiem trwania aplikacji ta klasa zniknie, ale w migracji dalej będzie. I jest dużo takich, spotkałem już kilka razy takie aplikacje, w których migracje już od jakiegoś czasu nie działają. W sensie, jeżeli byśmy stworzyli czystą bazę na świeżo i przepuścili te ileś dziesiąt set migracji, to w pewnym momencie one po prostu się wywalą. Co na to obejścia, ale lepiej jest, dlatego z tego z reguły po prostu lepiej jest nie robić. No właśnie dlatego lepiej zrobić w SQL-u, bo podajesz wtedy nazwę tabeli, która była w tamtym momencie czasu istniała, nie? Zamiast... Tak, ale tu był przykład, w którym chciałem przypisać jednego konkretnego użytkownika, na przykład jakiegoś standardowego. Więc zakładam, że to byłby jakiś user first, albo musiałbym na sztywno wrzucić jakiegoś ID-ka. No tak. To właśnie o to, w tym przypadku. Z reguły jest to dopuszczalne, jeżeli chcemy na przykład ustawić jakąś defaultową wartość na czymś. Ludzie tak robią, to nie jest jakiś taki problem. Tylko najważniejszym jest, żeby w tej migracji nie odzwierciedlały tak bezpośrednio samego kodu aplikacji per se. Można sobie z tym potem radzić, ale po co się wpuszczać w malinę. No dobra, więc nasze piwo już wie, że ma użytkownika. Kurczę, mamy trochę mało czasu, muszę się pośpieszyć. Ma tego użytkownika. Chciałem jeszcze dodać komentarze, żeby się z tym zdążyć. No jak widzimy, tutaj jest właśnie dane to samo ID. Jak sobie wejdziemy do naszych piwek i chcemy je stworzyć, to jest pokazane, że user must exist. No i teraz zróbmy to sobie. Przejdźmy sobie na BIOS controller. I sposobów na to, żeby zrobić, jest kilka. Zaprezentuję wam jakby najprostszy. I wcześniej pokazywałem w tej dokumentacji device, że są takie rzeczy jak właśnie current user, takie trochę magiczne rzeczy wynikające z konwencji. Możemy sobie po prostu, o, literówka, current user. Możemy go sobie po prostu do samego użytkownika ustawić obecnego użytkownika.
Piszmy jakieś dane. Nie, no już tutaj. Jakie jest wasze ulubione piwo? Pierwsze lepsze? Tyskie. I oczywiście piątka. No, nie ma lipy. No i mamy piwko stworzone. Przepraszam? W skali do 10, prawda? O, to jest właśnie, słuchajcie, to jest w ogóle dobre pytanie. To od razu zróbmy to w tej chwili, ustalmy sobie skalę. Tutaj to mogę sobie jakoś wpisać, ale nie chcemy tego tak robić. Więc przejdźmy sobie do tych widoków. Pokażę to po drzewie katalogów, będzie łatwiej. Mamy nasze widoki, właśnie liczba mnoga, ta cała ta konwencja. No i tutaj mamy nazwy plików odpowiadające akcji, do którą reprezentują. W tym wypadku dla nas jest to new, bo tworzymy nowy rekord. No i widzimy coś takiego. To nam mówi, wyrenderuj nam partial i przekaż do niego takie dane, tą daną pod tym kluczem. Otwórzmy sobie teraz ten partial. No i już mamy tutaj dostępny trochę inny sposób. I zwróćcie proszę uwagę, że gdzie ja to miałem? Że tutaj jest z małpką, ale tutaj już po drugiej stronie jest bez małpki. To jest taka funkcjonalność, taka opcja w rejsach, feature, przekazywanie po prostu zmiennych instancyjnych z kontrolera na widok. Też fun fact, tak się robi w małych aplikacjach, bo to najczęściej powoduje ten problem, że im więcej jest potem danych, więcej danych wystawia przekazuje kontroler do widoku, tym ciężej jest na nimi zapanować. Więc z reguły podaje się to wszystkie dane właśnie tak bardzo explicit, w sensie tak bardzo wyraźnie, żeby wszyscy widzieli, co jest jak przekazywane, pod jakimi kluczami. Z reguły z tego się w jakichś większych aplikacjach nie korzysta. No ale dobra, chcieliśmy sobie ustawić jakiś range, jakiś zakres naszej oceny. I to możemy zrobić tutaj bardzo prosto. Widzicie tutaj takie helpery do formatek. Pokażę wam to w ogóle, jak wygląda w dokumentacji, żebyście też mieli referencję, jak takie rzeczy tutaj szukać. Select Rails Form. I to będzie to. Tak wygląda z reguły typowa dokumentacja właśnie czegokolwiek, co wychodzi z Railsów. Pełen opis. Kilka różnych jakichś opcji. O, dobra, dzięki, że mówisz. Kilka różnych możliwości, parę przykładów, pytań i tak dalej. Ale to, co nas interesuje, to jest dokładnie ten select. Object, naszym objectem w tym wypadku jest form, to wam zaraz pokażę. Klucz, to w tym wypadku będzie nasz rating. No i kolekcja. Ruby, jak każdy dobry język programowania, ma range. I to się robi w ten sposób. 1 do 5. Dobrze, do 100. Nie będę się kłócić. I mamy nasze wartości. Tak? Dobra, ale to jest to no nam zwaliduje ten formularz, czy nie, po stronie frontendu? Nie, to jest tylko przekazanie wartości. Czy tylko to wyświetli po stronie frontendu, ale dokładnie. Tak naprawdę nie zwaliduje tego, gdy wyślemy te dane. Już to możemy zwalidować. Zawsze zapominam tylko syntaks tego, co muszę go szybko sprawdzić. Race numericality. Tak było napisane? Zoom. O. No i tutaj mamy właśnie opcję walidacji tego, czy to ma być games played, czy to jest właśnie numericality i czy ma być równa do, mniejsza niż, większa lub równa, większa i tak dalej. Dużo jest tych opcji. Tych walidatorów w ogóle tutaj, wam pokażę, jest multum. Tak? A czy potem można te wartości użyć na frontendzie bezpośrednio z walidatora? Czy można też. No wartości na przykład less to, greater to, żeby w dwóch miejscach ich nie mieć. Nigdy czegoś takiego nie miałem takiej potrzeby. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, o tyle, że jak mamy.
kojarzę, że w tym opcji jest podanie mu właśnie pewnie jakby za zasięgów, ale z reguły jak mamy reaktową aplikację i rejsową aplikację, to walidacja jest w dwóch miejscach. Mamy skimę na frontendzie, z jakiegoś jama z Reacta i na tym. Na samym widoku jest tutaj, jak widzimy, ten form. Ten obiekt jest świadomy wielu rzeczy, aczkolwiek nigdy nie miałem potrzeby, żeby odwoływać się do tego. Na pewno jest taka możliwość. Zdziwiłbym się, jakby tego nie było. Gdzieś to musi być zapisane, jakoś musimy się do tego, możemy się do tego dobrać. No ale dobra, mamy to, mamy przypisane piwo, to teraz je sobie wyświetlmy. Także jak mamy ten widok, chcemy zobaczyć, kto co dodał. Weźmy sobie na nasz indeks. Tutaj możemy sobie dodać user i odwołać się do tego użytkownika w ten oto bardzo prosty sposób. Czyli bierzemy użytkownika jego e-mail. Czy ktoś już widzi, jaki jest z tym generalny problem, albo jaki problem to generuje? Ten problem nazywa się N+1, bo za każdym razem, jak weźmiemy rekord piwa, to rejsy będą pobierać tego użytkownika, co wam mogę zaraz pokazać po samej konsoli. Stwórzmy sobie jeszcze jedno. A, teraz będzie moje. Czyli chodzi ci o to, że zostanie wykonane query SQL-owe, znaczy się select po każdego usera dla każdego dokładnie rekordu. Dokładnie. No, tylko chcę sobie go jeszcze wziąć na indeks. No jak tutaj widać, jest właśnie ten select. Rejsy już dają nam o tyle dobroci, że cache'ują to za nas, jak zresztą też wiele systemów bazodanowych samych w sobie, ale możemy to bardzo prosto załatać. Wchodząc w nasz kontroler, tych opcji, w których możemy radzić sobie z N+1 i właśnie preloadować te dane, je pobierać z bazy, zapisywać, utrzymać je w pamięci, jest kilka. Najpopularniejszym jest includes user. Jak teraz to odświeżymy, pokażę wam konsolę, to tutaj już będzie leciał normalny where in. Musiałbym mieć troszkę więcej użytkowników, żeby to było tak najbardziej widać. Czemu to nie robi joina? W tym wypadku nie musi. Jakbyśmy brali jakieś inne dane z tego wypadku, to chyba by brał. W tym wypadku po prostu nie ma tego potrzeby. Cały? No dobra, mamy jeszcze 20 minut, dodajmy sobie na szybko jakiś bardzo prosty system komentarzy. Jak tutaj, bo jeszcze jedną rzecz zrobimy. Mamy nasz widok, ale mamy też edit i destroy i chcielibyśmy na szybko to wyłączyć dla użytkownika, który nie jest twórcą tego wpisu. Tutaj właśnie przychodzi nam czyste RB. Najprostszy if beer user, przyrównanie do current user. To zrób nam to. Nie jest to, mówiąc wam szczerze, nie jest to najczystszy sposób tego zrobienia, osiągnięcia tego. Owszem, link się nie wyrenderuje, ale dalej ktoś, znając ścieżkę, będzie mógł tam wejść. Mamy w rejsach do tego bardzo fajnych kilka rozwiązań autoryzacji już bezpośrednio. Nie wiem, czy ktoś z was spotkał się, ktoś z was kiedyś pisał ACL samemu, tak z palca? Jakiś access control list? O, mogłem się domyślić. Ale z reguły jest to dość duży ból i jest taka bardzo fajna biblioteka, którą strasznie lubię chociażby przez to, że jest w pełni obiektowo podejście do zarządzania zasobami. I to jest o tyle przyjemne, że no nie ma takiej specjalnej magii. Czyste, proste, rubiowe klasy z prostym interfejsem, co już wam pokazuję. Zwykłe policy, przekazanie rekordu i zezwolenie na przykład update w warunku takim lub takim. I to potem możemy już sobie wywołać bezpośrednio i na widoku, i w kontrolerze, albo wskazać rejsom, żeby za każdym razem sprawdzały tą policy dla tego zasobu, który jest,
mamy to z głowy. Nie chcę się teraz to za bardzo zagłębiać, bo to jest coś już bardziej skomplikowane, ale też wiele różnych rzeczy nam, o, tu widzicie, jak ktoś robi właśnie na widoku, wiele jakichś takich problemów nam to rozwiązuje. Ale dobra, chcę, bardzo mi zależy, żeby jeszcze stworzyć te komentarze, więc mamy tego użytkownika tutaj wyświetlonego i teraz jak jest na widoku show, to chcemy, żeby tutaj było jakieś pole, po prostu pole z komentarzami. I to możemy zrobić bardzo prosto. Jak się pewnie domyślacie, plik show, to jest jakiś HTML. No i zróbmy sobie coś takiego. HR, nie wiem, jakiś, nazwę to podizajnuję widoki, comments. No i stwórzmy prostą templatkę. W rejsach to się, albo dobra, nim stworzymy templatkę, nim do tego przejdziemy, to stwórzmy sobie sam model. Pokazywałem wam już generator na migrację, na scaffold, teraz kolejny na model i najczęstszą sprawę model i migrację to są chyba jedyne generatory, które się w rejsach tak produkcyjnie używa. Scaffoldów naprawdę bardzo rzadko, chyba na samym początku aplikacji, albo właśnie jak się czymś chce się czymś pobawić. No ale generujmy sobie model. Powinno być liczba mnoga czy pojedyncza? Pojedyncza. Comment. Nasz comment niech ma jakiś content, tekst, niech ma referencję do naszego użytkownika, niech ma referencję do naszego piwa. Znowu migracja, model, specki. Tak to wygląda tutaj, jest OK. Model, też ciekawe, przy to, że podałem mu dwa razy referencję, to mamy już od razu zrobione belongs to. Jedyne, co teraz musimy zrobić, to zaktualizować nasz model samego piwa o kolejny taką metodkę właśnie wynikającą z tego samego active recorda, która nam mówi teraz hasmeny, czyli nasze piwo ma wiele komentarzy. I kolejny mały fajny feature. Zakładając, że to nasze piwo ma komentarze, ale usuniemy to piwo, to te komentarze z reguły zostałyby w bazie. Znaczy nie zostałyby, byłby foreign key, byłby problem, ale zostałyby w bazie, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. Dependent, destroy. Tych opcji tutaj, jak możemy sobie z tym poradzić, jest chyba z 5 czy 6 różnych, zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Najbardziej popularne, w większości przypadków wam to wystarczy. No i zróbmy jeszcze to samo. Wydaje mi się, że nulifuje, czyli wszystkie te wartości ustawia na nula. No i powielmy to sobie tutaj. Nasz użytkownik też miał wiele komentarzy. No i dobra, więc mamy już model, mamy już tabelę. To zróbmy sobie jeszcze jedną szybką rzecz. Stwórzmy sobie kontroler. Tym razem stworzę ten kontroler z parca. Comments, kontroler. Bo to jest naprawdę mega proste. Od razu to wyłapiecie. Konwencja. Zawsze klasa. Liczba mnoga od modelu. Comments, kontroler. Ten znaczek to jest oczywiście dziedziczenie. Czyli mówimy mu, że ten kontroler ma mieć metody wynikające z tego. To mam, otworzę go tutaj, application controller. Tu chodzi o to, że możemy mieć przed aplikację, w której chcemy, aby każdy zasób zawsze był dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Więc zamiast powielać to w każdym kontrolerze, robimy to tylko tutaj. I to już działa wszędzie. No i dobra, mamy nasz comments controller. Kolejne, co chcemy zrobić, to before action authenticate user. Aby mieć pewność, że tylko zautentykowany użytkownik może nam ten kontroler, ten komentarz stworzyć. Następnie stwórzmy sobie metodę create. To właśnie wynika z resta. Możemy stworzyć sobie metodę i nazwać ją po swojemu, ale taką dobrą praktyką jest trzymać się jednak tej konwencji samej restowej.
i mieć, jeżeli zasób, jeżeli mamy jakiś endpoint, który nam tworzy zasób, to żeby to był ten create, jeżeli to jest zasób, który nam to zedytuje, to żeby to był edit i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, mamy ten nasz tutaj zasób. Chcemy sobie teraz jeszcze tą templatkę wyrenderować. Nie, jeszcze chcemy zrobić jedną rzecz. Bo stworzyliśmy model, ale nie dodaliśmy tego do marszrut. I to jest istotne. Normalnie, jeżeli chciałbym sobie wylistować wszystkie komentarze, to bym sobie zrobił, coś takiego i spoko. Tylko że w tym wypadku nasze komentarze są bezpośrednio pod piwem. I mamy bardzo prosty sposób, aby sprawić, żeby te komentarze zawsze były pod piwem. Resources, comments. Jedyna ta różnica jest taka, że zagnieździłem jedno w drugim. To tutaj, to się nazywa, to do end, to się tutaj nazywa w Rubim block. Przekazem po prostu jakby fragmentu kodu do wywołania później. No i mamy te komentarze i chcemy, normalnie jak teraz bym to tak zostawił, zaraz to powiększę, tylko tak, żeby to było ładnie widać na innym ekranie. O! Chodzi mi o ten fragment tutaj. To nam, tak? A, 5 minut. Dobra. Kurczę, no to muszę zwiększyć tempo. To nam ogólnie mówi, że pod tym parametrem przyjdzie nam ID zasobu, który jest ojcem, a tu będzie dziecko. I mamy zagnieżdżoną ścieżkę, czyli teraz w naszej aplikacji komentarze nie istnieją poza samym piwem. Nie ma takiej ścieżki. I teraz to jest, może tego nie dokończymy, ale bardzo mi zależy, żeby chociaż wam kawałek tego pokazać, bo to jest, pamiętam, wiele nocy miałem zmarnowanych, kiedy starałem się tego kiedyś nauczyć i zrozumieć, a to jest stosunkowo bardzo, bardzo proste. I o co chodzi? Stwórzmy sobie teraz zwykłą templatkę, znaczy zwykły helper do samego formularza. On ma kilka takich swoich właściwości i pól, ale tu przekażemy mu te najpopularniejsze, czyli model. Naszym pierwszym modelem, czyli parentem, jest piwo, a dzieckiem jest comment. Przekazujemy blok. Pod tym F mamy w tej chwili obiekt naszego formularza. To nam pozwala właśnie wykorzystywać te wszystkie helpery, właśnie czy to select, czy to jakieś pole i tak dalej. No i w najprostszym wypadku, czekaj, sobie to przekopiuję, żeby to było szybciej, form. To był nasz content. Content. I jakiś, weźmy jeszcze sobie jakiś submit i to będzie na tyle. I teraz, jak sobie odświeżę tę platkę, o, mamy migrację, puśćmy ją sobie. O, pokazuje nam błąd, o co chodzi. Ten nasz comment, ta zmienna instancyjna jest niezadeklarowana i to jest największy problem zmian instancyjnych. Jeżeli nie jest zadeklarowana, to będzie nilem, będzie pusta. I rejestry się o to strasznie jakoś nie przywalą. Tu się przywaliły, bo ten nil jest wykorzystany w czymś, gdzie nie powinien być tym nilem. O, to też fun fact, w rejsach, w Rubim nie ma nuli, są nile. No ale dobra, mamy to tutaj, więc mamy nasz widok show. Zdefiniujmy sobie nasz komentarz. To jest comment, równa się beer comments new. To nam definiuje, to nam pod tą zmienną podstawia pustą instancję zdefiniowanego obiektu comment. Tak, żeby ten formularz, teraz zobaczycie o co chodzi, wiedział, jak sobie z tym poradzić. Jak teraz ja to wam przybliżę, jak jestem w stanie, widać. Rejestry od razu ogarnęły, że nasz formularz musi odwołać się do endpointu beers, przekazać parent ID 4,
tego piwa i endpoint comments w metodzie post. Ustawił nam od razu authenticity token, to jest CSRF. No i nazwę pool, wszystko jest ze standardu. Więc, słuchajcie, mam 8 minut. Na opuszczenie sali. Są jakieś pytania? Ja mam głupie pytanie, jak nikt nie ma pytań. Nie ma głupich pytań. Jakbyś pokazał jeszcze raz te rootsy tam w terminalu, co znaczy tam ten w nawiasie format? Kropka, dwukropek, format. Dobre pytanie. Ja mam to tutaj wyłączone, bo tego się już najczęściej w takich aplikacjach czysto HTTP nie używa, ale mamy opcję, aby dany endpoint serwował nam różne dane na podstawie formatu, jaki do niego przyjdzie. To może być JSON, to może być XML, to może być CSV, to może być cokolwiek sobie zażyczymy w tym na dobrą sprawę. I rejsy w jednym endpointcie mogą nam to obsłużyć. Więc jak tworzymy, i ja to też mam właśnie w standardzie, tutaj jakby normalnie to jest wyłączone już, ale kiedyś to było jakby normalnie dostępnym, że mogliśmy pod jednym endpointem podać mu, tak jak tutaj mamy beers, na przykład JSON. No i tutaj nie mamy właśnie tego, to mamy te warianty wyłączone, ale jakbyśmy tak odwołali się do endpointu, to byśmy dostali czystego JSON-a. I nie musimy tworzyć osobno API, nie musimy tworzyć osobno tego, mamy wszystko w jednym, tak się nie robi. To nie jest jakoś najlepsza praktyka, ale z reguły jest tak po prostu szybciej, tak? No dobra. Tu. Co ja zrobiłem? A, tu byłem. Dobra, postaramy się to jeszcze szybciutko stworzyć, jak nawet nie tutaj, to tutaj. Co teraz chcemy zrobić? Żeby nasze piwko mogło być stworzone, potrzebujemy je sobie znaleźć. Params beer ID. Co ciekawe, w rejsach parametrach będą i te, które przysyłamy getem, i te przysyłamy postem. Wszystko są jakby pod jednym kluczem. I to beer ID wziąłem stąd. To też jest konwencja. Dobra. Następnie chcemy sobie stworzyć nasz komentarz. Comment równa się beer comments new. Tutaj zadeklarujemy sobie zaraz ten comment params. I o co z tym comment params chodzi? To jest, wspomniałem wam o tym whitelistowaniu parametrów, które przychodzą od użytkownika, tak żeby nam nie mógł ustawić użytkownika, który nie jest adminem. To się nazywa w rejsach strong params. Tworzę sobie taką metodkę. I ona ma params require comment permit content. I tutaj teraz zrobię małą magię. Do tego to wszystko będzie haszem. To tutaj wszystko będzie takie po prostu hashmapą, haszem. I do tego hasza dodamy, zmerdżujemy warp klucz user, który będzie naszym current userem. Czyli tutaj na koniec to będzie po prostu w PHP to się nazywa tablica asocjacyjna i chodzi o to, że po prostu tutaj z automatu pod kluczem user będzie nasz current user, tak żebyśmy mieli już z głowy tak 5 minut do spadania. Zdążę. Tak? Tak? No będzie fajnie. Mam wodę. Ogarniemy. Dobra. Szybciutko, if comment safe, to robimy jakiś redirect gdzieś tam, a jeśli nie, to możemy wyrenderować templatkę. Już kończę. Beers. Show. I jak teraz bym go... Beer. 4 minuty, zdążymy. Stworzyliśmy... A. Tak. Dziękuję.
Dobra, wy się zbierajcie, jak ja zostanę, to trudno. O, great success. Udało się. Dziękuję. Kończąc szybciutko, samo nie mam czasu, ale tam jeszcze było tyle slajdów, że kontakt do mnie. Kochani, kontakt, szybki kontakt do mnie, pytania nie mamy. Szybkie podziękowanie dla organizatorów. Crew, Kernel, dziękuję, jesteście świetni, bardzo doceniam. Kontakt do mnie, numer telefonu, nie krępujcie się pisać, dzwonić, jak ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, uwielbiam kontakt z wami. Daje mi to dużo frajdy i szybko spieprzamy. Ej, ale wiesz, że podajeś telefon na live? No dobra! Gary Vee podany na LinkedInie, jakoś żyje.